Witam kochani w czwartym odcinku Answer Me. Dziś zadamy pytania naszym antagonistom. Zordian, byłeś kiedyś zakochany? No, jakby chuj was to obchodzi. A w ogóle kto pyta, kurwa? Mazork, chciałbyś poznać swoją matkę? Nie chciałbym, bo jeżeli mój ojciec dostał od tego jakiegoś dziwnego pierdolca, to ja wolałbym też nie. Zresztą, nie żałujmy czegoś, czego nigdy nie widzieliśmy. Gartaj, byłeś kiedyś zakochany? Nawet kurwa nie wiem, na czym to polega. Luenar, co myślisz o swoim bracie Wilginie? Skurwysyn. Azel, dlaczego postanowiłeś wszystkich zdradzić? Jaki w tym twój zysk? Dla dobra wszystkich istot. Mogą mnie nawet znienawidzić, ale zrobiłem, co do mnie należy. To wszystko było tego warte. Dlaczego zabiłeś Amandę? Bo to była kurwa podstępna. Powodziła nas i tylko jedno jej w głowie było. Wiedziała, że szanuje anioły. A potrafiła kurwa wyjechać z tym, że mogłaby jakiegoś zabić. Centralnie, patrząc mi prosto w oczy. Popierdolona. Ja po prostu tylko skróciłem jej cierpienie, bo ona chyba sama sobie nie dawała rady ze sobą. Czy planowałeś sprzeciwić się Alkaliemu? Wcześniej nie, ale jego plany zaczęły mi się już trochę nie podobać. Poza tym, bardzo dużo też przede mną ukrywał. Władza, okej, ale nie za taką cenę. Kim tak naprawdę jesteś? Wszystkim i niczym. Sam już nawet nie pamiętam, ale wiem po prostu, czego chcę. Jestem Daykejem, polującym na inne demony. Dlaczego straciłeś skrzydła? To wszystko przez naszą smoczą matkę. Wielu mówiło, że sobie na to zasłużyłem, ale prawda jest taka, że każdy by chciał tego, co ja. A że miałem odwagę to zrobić. Jak się czujesz ze śmiercią ojca? Szczerze, bardzo dobrze, że ten chuj zdechł. Mazork popierał mój tok myślenia, kiedy się dowiedział o moim planie. Dlaczego masz białe oczy? Oddałem je i nie żałuję. Oddałem je w ofierze. No niestety magia też wymaga równowagi. Coś za coś. Co myślisz o królowej piekła? O Rozie. Zapewne rządzi bardzo dobrze tym piekłem, ale ja bym to zrobił trochę inaczej. Powiedzmy, musi być tam więcej grozy, bo do niektórych niestety nie dociera, że zrobili coś źle. Roza za dużo głaska. Czego najbardziej żałujesz? Te koszmary cały czas mnie nawiedzają. To wszystko kurwa przez tą pierdoloną barierę. Najbardziej żałuję tylko jednej rzezi. Reszty nie chcę w ogóle nic mówić ani rozdrapywać, bo znowu kurwa mnie popierdoli. Nie jesteś zwykłym smokiem lodu, prawda? Prawda, bo jestem pierdolonym księciem. Co czułeś zabijając Iris? Dlaczego to zrobiłeś? Powód jest oczywiście prosty. Miałem dość jej pierdolonych uczuć. Wiedziałem, na co się pisze, że będę musiał zabrać ją do Oblivionu, że dalej kocha Diablo, ale kurwa, to jak ona się mnie trzymała w taki sposób, a później, kiedy Diablo wrócił, byłem mega wkurwiony, a zwłaszcza w takim stanie. No i druga sprawa jest oczywista i wie o tym też Mazork. Niestety musiałem to zrobić. Pomijając mój gniew, ale Iris była częścią planu. Zabijając ją, poczułem jednocześnie ulgę, ale z drugiej strony trochę szkoda, że nigdy więcej nie porozmawiamy. Może mogłaby to wyjaśnić, może ja bym się uspokoił, ale to już w ogóle nie miało znaczenia. Iris już przestała istnieć. Dlaczego szanujesz anioły? A dlaczego ich nie szanować? Mają całe niebo pod opieką. Boga nie ma. Radzą sobie same. Mogą pobłogosławić nawet najbardziej plugawą duszę, która po prostu może nawet na to zasłużyła. To jest ich decyzja. One dobrze o tym wiedzą, co robią dobrze, co robią źle. A poza tym miałem z jednym aniołem dość bardzo dobrą relację. Dlaczego pomogłeś Hayley? Znalazłem o niej papiery w Oblivionie. Kurwa, byłem tym bardziej wkurwiony na ojca, że planował coś takiego. Wiem, że teraz Hayley jest po prostu nadzieją. Dołączając do tego plan Azyla. Jebany kurwa geniusz. Dlaczego Daykejowie wyginęli, a ty przeżyłeś? Nigdy do końca nie zna przyczyny.
Być może to przez trójcę. Tak czy owak, w naszym wszechświecie wyjebała wielka eksplozja. Wszyscy spłonęli, rozpłynęli się. Ja nie wiem, jak przeżyłem. Obudziłem się dopiero gdzieś w przestrzeni, gdzieś w innym wszechświecie. Nie wiem, jakim cudem ja się odbiłem od granicy. Dlaczego jesteś taki cichy? O co mam kurwa mówić? Zamiast dużo gadać, to lepiej działać, co nie? Poza tym wychylanie się nic dobrego nie przynosi. Tęsknisz za Forkasem i Hayley? Ich śmierć jest ci obojętna? Kurwa. Te dzieciaki w niczym nie zawiniły. Ich śmierć nie była częścią planu. Szkoda Forkasa, bo chciał dla mnie dobrze, a ja odpychałem jego pomocą dłoń. A Hayley... Kurwa. Na szczęście jest nadzieja. I... bardzo dobrze, że jakoś zagrało się to z moim planem. Jeszcze najgorzej nie będzie, ale jednak... Co czujesz do Xerny? Kurwa... Przypomniała mi kogoś. I mega się wkurwiłem, jak zobaczyłem ją leżącą na ziemi. Kurwa, myślałem, że wybuchnę i wypierdolę ten cały Obliwiont w pizdu. Szkoda mi jej było. Była praktycznie w takiej samej sytuacji, co ona. Jaka ona? Nieważne, kurwa, mogę się już obudzić. Co sądzisz o Azym? Jak mówiłem, jebany geniusz. Z początku, kiedy stałem za ojcem, wydawał mi się Azyl bardzo podejrzany. Ale kiedy naprawdę zrozumiałem, że Azyl wcześniej ujrzał w nim potwora, który żądał czegoś więcej niż nam mówił, nie mogłem pozwolić, by Alkali wygrał, dlatego postanowiłem dołączyć do Azyla. Czego się boisz? Ja się kurwa niczego nie boję. Może trochę tego, że te pizdeczki stchórzą, kiedy powróci Tangrave. Ale w sumie to będzie ich strata. Bluenar, jakie są twoje pragnienia? Odzyskać skrzydła i smoczy tron. Wcześniej już próbowałem. Niestety nie udało się, ale teraz mam plan. Czego najbardziej pragniesz, Azyl? Umrzeć. Chcę już po prostu umrzeć. Zaraz potem, jak skończę swój plan. No cóż, w tym odcinku to by było na tyle. Kolejne pytania do bohaterów można zadawać w komentarzach. Ja wybiorę coś ciekawego. Oczywiście liczę na waszą kreatywność, a nie, że Zordian lubisz placki. Ale ostatecznie na moim Instagramie w odpowiednim czasie pojawi się oczywiście ankieta. Wybiorę kolejne 5 postaci, do których będziecie mogli zadawać jakieś tam pytania. No i tyle, także co za tym idzie, po prostu śledźcie mój profil. No a jak na razie to już wszystko. Mam nadzieję, że odpowiedzi tych bohaterów was jakoś zaciekawiły, jakieś tam może smaczki. No to cóż, do następnego razu. Buziole!